Słuchajcie, kochani, jak zaczynałem swoją przygodę z dronami, to praktycznie nie było źródeł w języku polskim, nie było źródeł merytorycznych. Wszystkiego uczyłem się od Amerykanów z YouTube'a i spędziłem naprawdę bardzo dużo czasu. Muszę wam powiedzieć, że to trwało miesiącami, żeby osiągnąć pewien poziom, a także kształtowałem swoje doświadczenia, oczywiście okupując to stresem i innymi niedogodnościami. Nie byłem pewien, czasami musiałem wysłać drona do serwisu, bo popełniłem błąd, który mnie drogo kosztował, ale tak było kiedyś. I słuchajcie, w konsekwencji tych moich przygód i doświadczeń postanowiłem to nieco zmienić ten stan rzeczy w Polsce, a mianowicie stopniowo zacząłem prowadzić kanał YouTube'owy i tworzyć treści związane właśnie z tutorialami i z obsługą dronów. I dzisiaj mam wielką przyjemność i okazję, dlatego że odbywa się premiera mojego już 8 warsztatu z dziedziny dronów, warsztatu dotyczącego tego malucha Mavica Mini. Jest to fantastyczny dron, który oczywiście przez wiele osób może być piętnowany za swoje niedogodności, ale jest naprawdę genialny pod kątem łatwości obsługi, ale także użyteczności i jest bardzo wdzięczny, szczególnie w powietrzu. Gdy trzymamy go w ręku, wydaje się być totalną zabawką, ale gdy tylko rozwinie skrzydła i oderwie się od ziemi, jest genialny. I w tym warsztacie, który dzisiaj otwieram, przekazuję szereg takich uwag praktycznych, których sam dowiedziałem się w ciągu 4 lat praktyki, w ciągu 4 lat zbierania doświadczeń. Przekazuję też wiadomości, które zaobserwowałem w innych modelach Mavików, bo latałem właściwie wszystkimi modelami dronów DJI, począwszy od małego Telo, który powstał w koprodukcji z innymi firmami, aż skończywszy na Inspire 2, a także Matrice, którą szkoleniowo też prowadziłem. I mogę powiedzieć, że Mavic Mini ma naprawdę wiele cech, które są związane, można znaleźć właśnie w tych poprzednich dronach. Natomiast jakie korzyści dla Ciebie, bo to jest najważniejsze, jakie korzyści dla Ciebie przygotowałem i co da Ci ten warsztat? Przede wszystkim pewność siebie, że robisz wszystko dobrze. To jest chyba najważniejsze. Druga sprawa, ułatwię Ci. Jest to ścieżka na skróty. Nie musisz sam wyważać już otwartych wcześniej drzwi. Pokażę Ci krok po kroku, jak przeprowadzić poszczególne czynności, jak eksploatować tego drona w sposób inteligentny, optymalny, tak żeby komuś nie zrobić krzywdy, ale też sobie i żeby nie zadrzeć z prawem, żeby nie złamać prawa, bo to jest też kluczowe w naszym kraju. Będziesz miał też szereg takich informacji i etap mojego wsparcia, dlatego że przyjmę cię do grupy Drone Dream Team, do naszej grupy Latam Dronem od DJI Dream Team, gdzie dzielimy się w bardzo małym gronie doświadczeniami, gdzie jest bezpośredni kontakt ze mną i to jest kluczowe, dlatego że w każdej chwili możesz zadać pytania i uzyskać na te pytania merytoryczne odpowiedzi. Odpowiedzi bez hejtu, odpowiedzi bez agresji, odpowiedzi ludzi, którzy dzielą się taką samą pasją z tobą. To nie są ludzie, którzy znudzeni po prostu odpowiadają po to, żeby kogoś sprowokować. I to są mniej więcej te wartości. Oczywiście znajdziesz ich znacznie więcej, dlatego że każdy użytkownik znajduje coś dla siebie. A dodatkowo, co jest świetne w formule online, ona jest żywym organizmem. Gdybym napisał książkę, ta książka nie byłaby interaktywna, a tutaj na wasze wnioski widzów do końca listopada czy do połowy grudnia to zobaczymy, jak będzie się rozwijał też ten produkt, dlatego że Mavic Mini jest jeszcze produktem żywym, który również się rozwija i dlatego miałem podwójną trudność w komponowaniu, w tworzeniu tego warsztatu, ale załóżmy, że do połowy grudnia będę jeszcze wprowadzał aktualizację, a także przyjmował wasze wnioski odnośnie treści swoich widzów, użytkowników tego warsztatu. Jakie dodatkowe lekcje dodać, na jakie pytania odpowiedzieć. Stworzę odpowiedni dział na końcu, który będzie nazywał się Pytania i Odpowiedzi. I każdy z was, którzy przystąpią do tego warsztatu, będzie miał możliwość właśnie zadania pytań bezpośrednio do mnie i uzyskania tych odpowiedzi, tak, że te odpowiedzi posłużą innym użytkownikom. Taka jest idea. Zatem słuchajcie, otwieram ten warsztat, jestem naprawdę dumny i gratuluję wszystkim, którzy już przystąpili. Zachęcam serdecznie do udziału i jest to moja 8. produkcja. Mam nadzieję, że to będzie jedna z lepszych i będzie to dla was prawdziwy hit i prawdziwa pomoc jako prawa ręka przy eksploatacji właśnie tego maluszka. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Cześć!